Prędy i owędy. Dziś rozmawiamy o projekcie Humanista, niezwykle ciekawej inicjatywie, profetycznej nawet można powiedzieć, bo jak Państwo słyszeli w poprzedniej rozmowie, pomysł zrodził się na początku roku, kiedy w ogóle jeszcze nie było mowy o pandemii i to przedsięwzięcie niejako odpowiada na nowe wyzwania. Bardzo ciekawym elementem tego projektu jest taka znacząca część filozoficzna, stąd obecność naszego drugiego gościa, dr Marcin Pietrzak. Witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo mnie zainteresowało już z samej nazwy, coaching filozoficzny. O różnym coachingu słyszałam, ale nie filozoficznym. Cóż to takiego? Coaching filozoficzny to jest kierunek studiów, który prowadzimy od 4 lat na uniwersytecie i to jest taki, coaching To dzisiaj modne, prawda? Takie powiedzmy przewodnictwa, ale to się wyróżnia różne rzeczy, mentoring się wyróżnia. Krótko mówiąc, pomoc ludziom w realizacji ich celów. No to ma różne formy. W tym przypadku kilku naszych kolegów, którzy się tym zainteresowało i porobili odpowiednie certyfikaty, taki profil właśnie filozoficzny wybrało, opierając się na tradycji filozoficznej, tradycji starożytnej przede wszystkim, moralistyki filozoficznej i wprowadzają taki rodzaj... Czyli na przykład Sokrates był takim coachem Platona... Sokrates, może bardziej jeszcze stoicy, sceptycy, epikurejczycy, to są te takie tak zwane wielkie filozofie życia, które za cel miały kształtowanie życia ludzkiego w zgodzie z jakimś modelem wartości. No i to jest ten nasz coaching filozoficzny, to jest jakby oddzielny kierunek, który już prowadzimy od 4 lat. Ale proszę się przyznać, tak Państwo z premedytacją wybrali tę nazwę, tak? Tak, z premedytacją, oczywiście, tak. I okazało się, że jest dużo chętnych na ten kierunek, bo są ciekawi ludzie bardzo, tylko że na coaching przychodzą ludzie o nastawieniu praktycznym i to jest takie rzeczywiście bardzo wyraźne, ale oni są też, a my jednocześnie próbujemy sprzedawać im wiedzę filozoficzną. Oczywiście oni mają mnóstwo zajęć praktycznych. Czyli taki pakiet wiązany, tak? Tak. Ale to bardzo ciekawe rzeczy wychodzą przy tej próbie sprzedaży, bo zupełnie inne są rozmowy na przykład o filozofii starożytnej z filozofami na filozofii, a zupełnie inne z coachami na coachingu. Także bardzo to jest ciekawa taka mikstura, no to jeszcze tradycyjnie utrwalona w filozofii europejskiej. Ale to nie jest tak, jak Piszczyk, bohater Eliak Lucy oglądał Jezioro Łabędzi i mówił, a wyszły takie panienki w przykusych spódniczkach i fikają. Nie. No jest to... Dla mnie jest to takie dość tajemnicze przedsięwzięcie, w którym uczestniczę, ale które daje bardzo fajne wyniki. Ja byłem teraz świadkiem kilku obron licencjatów z coachingu filozoficznego i to były niektóre z nich były na bardzo wysokim poziomie takim. Także ja jako filozof siedziałem tam, dwóch kolegów filozofów i coachów jednocześnie siedziało, rozmawiało z panią, która akurat broniła i to było na tak wysokim poziomie, także ja nawet tego do końca Czyli nie rozumiałem. Czyli obustronna korzyść, tak? Tak, naprawdę bardzo to jest ciekawe przedsięwzięcie, ten coaching. A słyszał pan o tym, że właśnie ostatnio, w ciągu ostatnich kilku lat bardzo wzrosło zapotrzebowanie na filozofów i to w takich dziedzinach, które wydawałyby się w ogóle z filozofią nie mają nic wspólnego. Bo u nas ciągle funkcjonuje stereotyp filozofa pięknoducha, takiego, który gdzieś buja w obłokach, tworzy jakieś systemy, które nikogo nie interesują. Tymczasem okazuje się, że bardzo są potrzebni w różnych wielkich firmach. Filozofia, po pierwsze, jeżeli byśmy filozofię wzięli poważnie, studia już filozoficzne, bo tu mieliśmy mówić o tym USH, to by troszkę coś innego, ale studia filozoficzne takie wzięte odrębnie to są dość trudne studia. Tam jest dużo logiki, dużo elementów matematyki, taki bardzo rozległy materiał. A badania, chyba to były angielskie, może amerykańskie, wykazały, że absolwenci filozofii zaraz po studiach bardzo wolno wzrastają ich zarobki, a na przykład kolegów z ekonomii czy z marketingu szybko wzrastają. Ale w pewnym momencie zarobki kolegów z marketingu, ekonomii trafiają na pewien sufit, podczas gdy filozof jest w stanie się zdobywać dalej. Ponieważ filozofia uczy adaptacji się do różnych sytuacji problemowych. Uczy różnych rodzajów rozwiązań, to bardzo abstrakcyjnych, takich, o których... No bo każda nauka szczegółowa ma swój sposób rozwiązywania problemów. Natomiast filozofia to jest dziedzina, tak to jeden z takich klasyków ujął, metodycznie abstrakcyjna, to znaczy, że nie ma właściwie swojej metody, tylko może... Czyli nie ma algorytmów? Nie ma algorytmów, tak. Ewentualnie może wytwarzać algorytmy, ale nie ma. Sama działa w taki sposób właśnie, jest to spontaniczny sposób myślenia, który potem ubiera się pewne metody, ale to jest bardzo... Poza tym filozof ma umiejętność, powinien przynajmniej mieć takiego niestereotypowego, niekonwencjonalnego myślenia, co jest bardzo przydatne w pracy szpiegów na przykład, prawda? A filozof tak, musi w jakiś sposób patrzeć na świat właśnie nie schematycznie. Filozof, dla filozofa każdy schemat jest problemem.
kiedy patrzy na świat, który jest ubrany w schematy, widzi problematyczność samych schematów, podczas gdy specjalista od tych schematów tej problematyczności nie widzi. I podam przykład, mamy dzisiaj pandemię, o której wszyscy mówimy. No i teraz rolę takich, powiedzmy, kapłanów społecznych przyjęli wirusolodzy, lekarze, którzy mówią, że istnieją dowody na coś, albo że istnieją jakieś argumenty, podczas gdy filozof wie, co to jest dowód i wie, że na przykład w medycynie czy w jakiejkolwiek nauce nie może być żadnych dowodów. Mogą być tylko przypuszczenia, mogą być hipotezy stawiane, które mogą być obalane. I na przykład filozof wie, że żadna hipoteza nie możemy o żadnej hipotezie powiedzieć, że jest prawdziwa. Tylko możemy co najwyżej powiedzieć, że jeszcze jej nie obalono. I patrzy teraz na takich specjalistów i mówi sobie: okej, rozumiem metodę, rozumiem cel, trzeba się tego trzymać, ale trzeba widzieć swoje ograniczenia. Taki był filozof właśnie Paul Feyerabend w XX wieku, taki metodolog, który mówił, że nauka współcześnie zaczyna odgrywać rolę religii. To znaczy tak samo jak kiedyś religia taką tak. była takim kośćcem. No ale to już Kieślowski pokazał, jakie jest niebezpieczeństwo traktowania tak, w ten tak. sposób nauki, prawda? Tak, tak. No nauka i naukowcy się ubierają w szaty kapłanów. W tym momencie. No ale i on się domagał, ten Paul Feyerabend domagał się, żeby oddzielić naukę od społeczeństwa, tak samo jak się, czy od państwa, tak samo jak oddzieliło się religię od państwa. To muszą być dwie różne strefy. To się nie może mieszać. Nie może być tak, że państwo mówi, my tu polegamy na nauce i teraz co nauka powie, to będziemy robić. Musi być refleksja jakby nieco z zewnątrz. I no, od Platona sądzono, że do tych refleksji nadają się najpierw filozofowie. Chociaż... No tak, a czy wprowadzacie też takie na przykład jak perypatetycy, że będziecie przechadzać się i ze swoimi studentami rozmawiać a to różnie. Też w niekonwencjonalny sposób? Można powiedzieć tak, że w ramach tych uniwersyteckich studiów humanistycznych tam jest taki projekt dużej ilości zajęć terenowych. Myślę, że zajęcia terenowe w postaci przechadzania się na przykład po Placu Wolności są jak najbardziej na miejscu. To jest... Ja myślę, że to jest tak ciekawy temat, że jeszcze wrócimy do tego właśnie wątku filozoficznego, a to ostatnie pytanie, czy lista już jest zamknięta, czy już nie można... Nie, jeszcze są miejsca jeszcze, tak, można się zapisywać. A w jaki sposób może taki przeciętny obywatel wejść, dowiedzieć można, się? Można, uprościliśmy to dla ludzi, ten problem, mianowicie można wejść na stronę humanistauniopole.pl i tam jest, to jest strona taka promocyjna, na której są wszystkie prowadzone przez Instytut Historii kierunki humanistyczne. Każdy kierunek ma swoją podstronę i na tej podstronie jest link do systemu rekrutacji, czyli IRK i można ten link kliknąć, dostaniemy się do systemu rekrutacji i tam już jest zapisz się i to polecam zrobić, zapisać się. Polecamy także na naszej stronie internetowej mogą państwo o tym przeczytać, a dzisiaj naszym gościem był dr Marcin Pietrzak. Mówiliśmy o projekcie Humanista. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Prędy i owędy.